Dzień dobry Państwu, Piotr Szatkowski i Mirosław Dąbrowski. Witam. Jesteśmy właśnie po wypoczynku w willi Holiday Park w Warszawie na ulicy, jaka to ulica? Heroldów 1B. Heroldów 1B, polecamy. Dziś taki nietypowy odcinek, bo jedziemy w teren i wyruszamy na Pragę, tak? Na Pragę, na bazar, Pragę. Na bazar, na Targową, na Ząbkowską, na Brzeską. Pojedziemy, pokażemy komendę Cyryla Metodego, która była kiedyś słynna. Cyryl to Cyryla, te jego metody. No pokażemy kawałek Pragi, tak? Gdzie flaszki były, gdzie były tam te, że tak powiem, te pyzy, nie pyzy, o. I pokażemy, gdzie bękle stały. To na tej zasadzie tam już pewnie jest wszystko porozbijane, ale taka nostalgia, pokażemy widzom coś fajnego. Także ten. To nie ma co przedłużać, tak, Mirek, jedziemy. Do samochodu i jedziemy. Hej. W polskiej Pradze zaczynamy od Cyryla i Metodego, tak? Słynnej komendy, która tu jest po tej stronie. Oczywiście już teraz jest odzyskana przez cerkiew, także to już nie jest komenda, nie jest policja. Tutaj mamy cztery śpiące, których przenieśli, no nie widzę ich, tu gdzieś postawili. No i oczywiście Wileńska, czyli dworzec Wileński, czyli tak na Tłuszcz jadą pociągi, jeszcze tak, pociąg do Tłuszcza, perony opuszcza. To było kiedyś. Na tej komendzie, Mirek... Tak, no nagrywamy stare historie, nagrywamy. Tak, na tej komendzie, Mirek, spędziłeś trochę czasu. Tak, trochę czasu. No nie tylko ja, to wielu, bo to była słynna komenda na Pradze Północ. Każdy pamięta, Cyryl to Cyryl, ale te jego metody, tak? No to było dosyć wesoło, zresztą z bazaru, jak zawijali, czy gdzieś nawet z listów gończych, czy ten, to tutaj, to jak na pałacu, też mieli dołek i normalnie można było, znaczy można, mogli przetrzymywać do tygodnia czasu. Aha. No bo stąd tak naprawdę... To jest bazar, no Żuzberetem, no to wiadomo, czy w Wiśle, czy w Kasandrze, jakieś awantury, czy coś jak było, to było tutaj, że tak powiem, tutaj w lewo, jakbyś spojrzał w lewo, proszę bardzo, to mamy starą Pragę, taką typową, jakbyśmy tam pojechali, ale nie będziemy dzisiaj pokazywać, bo to chyba nie o to chodzi. Dzisiaj te miejsca takie kultowe, kultowe. Tak, chociaż też chłopaki z starej Pragi, to powiem Wam szczerze, warto by było kiedyś obejrzeć. Czyli tak, tutaj oni wjeżdżali sobie też, swego czasu spalili tutaj na tym placyku, to jest taki ten parking, spalili komuś zioło. Tak tu kurwa jechało, wszyscy się tak śmieli, bo ja jeszcze wtedy Wesoła Praga wtedy tak, była. Tak, bo wtedy jeszcze nie wiedzieli, że tak nie wolno robić, no, no ale to też było takie głośne. Chodźmy tutaj, bo tu się odjeżdżało, bo teraz już to jest zrobione. Zrobione już jest, no jakiś tam z prawosławni odzyskali to. No bo obok mamy cerkiew, tak? Tak, ale to było ich, tylko no to wtedy jak SB chyba tutaj za czasów komuny rządziło, to oni to przejęli. No na dole były areszty w piwnicach, a no tu cała to była komenda, tak? No i tu właśnie podjeżdżali od tej strony. I wprowadzali. Na parterze była klatka też do przetrzymywania. Do którego roku działała ta komenda, pamiętasz? A, powiem Ci, że nie wiem, bo to już nie ten. Także można to zobaczyć. Cyryla i Metodego, proszę bardzo. Cztery. Ale już niestety teraz jest... Tak, w tej chwili jest tu Centrum Kultury Prawosławnej i Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Czyli tutaj było to tak, wejście na tak. Komendę, no i to już komenda do góry, to cała komenda, to budynek to była cała komenda policji Praga Północ. Tutaj trochę tych ludzi z lat 90. spędziło też czas. Tak. No na pewno jak będziemy na bazarze, to na pewno też wspomnimy o Cyryla i Metodego, to będzie dużo, dużo śmiechu, bo tam wielu ludzi pamięta. Także chwila przerwy, podjeżdżamy i pod... I jedziemy na bazar? Tak, jedziemy na bazar Różyckiego. Siema, kurwa kuzynie! Ja mówię, żebym Cię spotkał. Nie, Stadzik. Kręć to zobacz. Siemasz, kumplu. Kurwa, dzieciaku. No kurwa, gomać. Jest tu słynny ten. Praski, kurwa, gomać ten. Hej, cześć, witam, cześć. Widzisz, kurwa, ja tak mówiłem, żeby go spotkać. I także chcemy zrobić takie przecinkę, wiesz, tam na tym, na bazarku, czy wejść tam, gdzie flaki. Są jeszcze flaki w ogóle, czy tam coś tam dziewczyny stoją? Jest, zabić ten. Tak? Jacek. Aha. No idę, zobaczymy, coś tam nagramy, takie kawałki, wiesz, po tego. Jak zróweczko? Dobrze, nie dajesz się. Jezu, kurwa. A bracia? No paru umarło, tam ze trzech jeszcze jest. Kurwa, no dobra. No dobra, to wszystkiego dobrego, dawaj, idę ten, trzymaj się, kuzynie. Dobra. Dobra, to co? To jest ikona Brzeskiej, kurde, i Ząbkowskiej. Siemanko,
No jesteśmy, jesteśmy już pod bazarem i co? Idziemy do środka, idziemy, zobaczyć, tak, jak to kiedyś było. To się zmieniło, ale chociaż zobaczymy, popatrzymy, jakaś tam nostalgia jest, może jeszcze trafimy na jakieś flaczki, może na coś. Także ten. Mirek, opowiedz w ogóle, czym się tutaj zajmowałeś na tym bazarze. To słuchajcie, o, tutaj gdzie jest psota, i te drzwiczki tutaj, to tu były te, to były, policja bazarowa była. Znaczy, no, Cyryla i Metodego, z tym, że tu mieli taki... Oddział. Oddział, znaczy nie oddział, takie no, kęciapy tu mieli, to jak kogoś zabijali, to tutaj przetrzymywali i później sobie przyjeżdżali Cyryla i dopiero pobierali. Także idziemy zobaczyć. Może jeszcze spotkamy kogoś ze starych czasów. No patrzcie, jak się pozmieniało. Teraz tutaj są jakieś tutaj zabawy, jakieś dyskoteki. No widzisz, koparki. Tu wszędzie były stragany, tak? Stragany, tak. Tutaj restauracje, znaczy tutaj restauracje, te barki, tak nie barki, jakieś tam kiełbaski, jakieś ryby, wiesz. Także na tej zasadzie, nie? Ale handel jeszcze kwitnie, tak? No zobaczymy. Przez tyle lat i jeszcze widać, coś, widać jeszcze kwitnie. Coś zobaczymy, no. Teraz tu w lato, to tutaj do nocy mają, no bawią się ludzie, tak? Do drugiej w nocy, bo tu pytałem właśnie, to tutaj sobie te budki potwierają. Teraz zimno, to wiadomo, że zamknięte. Idziemy, zobaczymy, może gdzieś coś wypatrzymy. Idziemy, mi się bazar Różyckiego z takimi zielonymi budkami kojarzy, no, nie? To no pewnie już, tam dalej kawałek. To te są już nowsze, te tamte stare są jeszcze tam po bokach, też są nowsze. Ale idziemy, zobaczymy, pokażemy, gdzie były bękle, gdzie były flaczki, kura, gorący rosół, tak, pyzy, gorące pyzy. Kiedyś tutaj tętniło życiem, nie? Nie było teraz, pewnie tak, można przejść. Teraz wszystko już jest, no niestety wymiera. Nowe sklepy, no witam, nowe sklepy wyparły tutaj, niestety te wszystkie. No ale część biznesów jeszcze nie, się trzyma. Nie, to już ludzie, którzy tam, wiesz, no to już... Z tamtych lat jeszcze. Z tamtych lat, także tutaj, no widzisz, to już parkingi, prawie tu wszędzie były budki. Siemano. Wszędzie były... Są jeszcze gdzieś tam, żeby te flaszki pokazać, stare, albo tam Zośka, czy tam gdzieś tam są? Pyzy tam dalej. Dobra, tam dzięki. I także, wiesz, to widzisz, to wszystko powypierało się tutaj. Bo to wszędzie do Ząbkowskiej też były te... Też były budki, tak? Mhm. Także ten... Także tak to wyglądało. O, mi tutaj stały, właśnie z takimi budami już, jak tutaj się kojarzy. Tutaj stały bękle, tak? Zaczynały się tutaj, no nie będę zamówił od kogo, czyli pierwsze, ale powiedzmy od to się zaczynały i tak 120 metrów kolejny, tak? Aż do głównej bramy. Do targowej, tak. No tam już rembertowiaki stali. A tutaj powiedzmy, pierwsze były Kazika Kaszczyńskiego, czyli powiedzmy tego wspólnika Paramonowa. No a tu reszta później Romanka, Kaszubiaka i tak. Czyli każdy miał swój wyznaczony teren. No, Kaszubiak też miał na ten. No i to także kilka było tych bękli, tak? No i tak to widzisz. To no jak widzimy, część otwarta, część zamknięta. Ale to są te, tu są na przykład te stare, tak? Jeszcze te stare, te tak jak no były właśnie, kiedyś. Z takimi mi się kojarzy, z tymi zielonymi, tak, ten, jak były kiedyś, tak? Ten bazar. A tutaj już są te nowsze jakieś postawione, bo widocznie tylko te chwilowe takie. Chwilowe takie. Witam. Jak tam ogólnie? Kurwa, umiera już ten bazar. Cześć. Tutaj gdzieś te flaszki chciałem pokazać do tego. No, idziemy tutaj. O, to idziemy do flaszki. Tutaj były właśnie, tylko tak wiesz, tutaj były stały ten, cała taka aleja. A tylko tutaj jest takie, cała aleja była, kura, gorący rosół i tak dalej, wiesz. Tutaj jedzenie, tak? Tak, znaczy w tą stronę, bardziej jeszcze w tą, nie? Aha, także teraz tak. Mamy... A tutaj co, flaszki są, tak, czy pyzy? Masz, pyzy, to flaki, może weź pani Hani. Takie chociaż... Je, o to jest ta kobieta, jak byłeś tu... Gdzie? Tutaj na zdjęciu, Mirek. A to ja wiem, że ja chciałem Maryśkę, Zośkę, ja pamiętam. Dawaj, weź ten... Jakieś pyzy jedne i ten. Tak, i flaki jedne. No, flaki jedne i pyzy. I pyzy jedne, tak, pokażemy, żeby nasi widzowie widzieli, jak to w tych latach 90. tutaj no, wyglądało. Ja to już to. A to już lata to. Ale ty przebywałeś. No tak, jak na bęku staliśmy kiedyś. To którym bęku stałeś? U Romanka Plamki. Tam zaraz koło tego. Kaszubiak z tej strony Romanek Plamka. Rembertowiaki tutaj, ja powiedziałem, to ja to pamiętam. Dobra, który tam ten? Kto próbuje? Dawaj, ty próbuj. Próbuj ty, a ty ten. Chcę usiąść, Mirek, to siadaj, siadamy. Nie, dobra. Jak na ten.
jak za starych czasów, musimy skosztować słynnych flaczków. No, za starych czasów to dokładnie flaczki były na takim tym pojemniczkach, ale dobra. Trzymaj mi tak jedno. Co mi tu daje? No skosztujemy sobie. Ja to zobaczymy te pyzy, zobaczymy jak ten. Przepyszne, drodzy Państwo, teraz czuję się jak Makłowicz. Ale pyzy, zobacz, też fajnie, zobacz, patrz. Zobacz jaka pozycja. O, i też trzeba skosztować. Gorące. To pan ma w jakimś tym, że tak ciepłe cały czas? No tak. Jak smak, jak za tamtych lat, Mirek? Powiem ci, inaczej cebula robiona, bo tam było bardziej ze sparkami były. Kiedyś inna świnia tak, była. Tak, nie no. I te pole. Ale. Czyli ile lat już tutaj te pyzy funkcjonują? Od którego roku? To 55 lat, od 65 roku. To pana mama miała pierwotnie to, tak? Moja mama. Miała. I pan kontynuuje to tradycję. Zapamiętam, braliśmy tak. Pyzy, flaszeczka się brała, flaszeczkę, pyk, 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 pyzy. No bo tak jak rosół wziąłeś, no to wiadomo, trzeba było ten kurę tam, utka chłopaki brali u tej. A jak nie, to flaszki u tej, u Maryśki, bo Maryśka flaszki miała, nie? Mhm. Maryśka flaszki. No i ten, i no i wiesz, no i to pyzy najlepsze były, wiesz, te pyki i wiesz co. No. Dobra. Chłopacy, częstujcie się. Ja zostawię, proszę bardzo. Często się zrobił. Ile płacimy? Tych starych tych historii. O, i patnika mamy, proszę. Mamy chojniaka. Dychę drobny, niech mi ktoś da. No poczekaj, kasiorę przyjmę. Tak. Pierwsza kasiorka później raz mam. No dokładnie. Także tak to wygląda. No, Piotrek, masz mało. Ciach, no ja mam mało. Ja jestem już z tych, wiesz, co kartą bardziej płacą. No to. A tu nie ma tego, czytnika na razie, bo to zasięgu nie ma. O, właśnie, bo tu ten, Pegasus nie działa. Jesteście chłopacy, dobra, my na chwilę przerwę robimy na jedzenie? No, może tak właśnie, chwila przerwy, aby odprężyć nerwy. Po to mangały, żeby patrzały. Pusta z pustą to przegrana, malowana zawsze wypłacana. A za palec to niestety wypłacam drugi palec, jak to mówili na bęku. Mam żonę we Lwowie, dzieci w Krakowie, a mieszkam w Rembertowie. No i tak to widzisz, tak to bywa. Jesteśmy pojedzeni, dziękujemy. Bardzo tutaj, dobre jedzenie, zapraszamy jak syn, będziecie. Syny tej pani, która, ja pamiętam ją, która właśnie miała pyzy tutaj. No stała obok Zośki, także to jest tak. Przejął, że tak powiem, interes, no jak to można nazwać interesem, no cokolwiek, bo to niestety umiera ten bazar, umiera. No, wiadomo, nowoczesność wypiera to wszystko, ale jest jeszcze fajnie, są jakieś tam garnitury, jakieś buty. Jeszcze ludzie kupują, no tylko, że no mówię, no teraz są takie rzeczy, jakie są. No, także to idziemy teraz do... Idziemy, a tą panią może będziesz znał? Tutaj proszę bardzo. Proszę bardzo. Zmieniali się chłopaki pięknie. No właśnie, zawsze myli się. Ale się poznałem, ty byłeś piękny, szczuplutki no, byłeś. No tak. Szyko mi się bywa, tak, wiesz. Tak. No ja wiem, ale pamięta kobieta, kurczę, no daj Boże taki wieki, taką pamięć. No 30 lat przeszło. No. Ale super wygląda ciebie. Jak długo pani tutaj już na bazarze? No tak 15 lat to już tak dobrze. Już zezwolenie mam. Mhm. A tak normalnie to było takie, tak, to już jest, tak. Będzie za 30 parę. Teraz już to nie ma po co wam przychodzić. No. No nic, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Tak, wszystkiego dobrego. Idziemy dalej. Pięknej chłopaki to jest. No właśnie. Kurczę, wszyscy przystojni. I wszyscy cię pamiętają, Mirek, tutaj. Przystojni. Wszyscy cię pamiętają tutaj. Idziemy do Targowej. Zobacz. Idziemy, dobrze, dziękujemy. Idziemy tylko tak pokazać tą. Targowa, od Targowej było, Mirek, główne wejście. Główne tutaj, wejście, tak. Zaraz tak. Przy nim będziemy. Główne wejście, no dalej jeszcze jest, widzicie, no tak jak mówię, no są jeszcze te, jeszcze parę jest, o suknie, nie suknie, jeszcze parę jest budek, które są czynne, no które gdzieś tam ludzie próbują jeszcze, no tam są już te nowe, tak. Mhm. Tu już są te nowe budki, także. Także tutaj już nie ten. Ale proszę, buty jeszcze z tych. Tak. No ja myślę, tych że starych takich, co to jeszcze kiedyś tam. Dostać. Także tutaj idziemy i wychodzimy na ulicę Targową. Tutaj było to główne, tak. Główne wejście na bazę. Tak? Tu jeszcze z drugiej strony Adrian pokaż, tak. Może, napis z drugiej strony. Tak. Tutaj zobaczymy, tu proszę bardzo. Jest bazar trochę przysłonięty nowymi reklamami, ale, no tak, ale jeszcze jest. Muzeum tutaj zrobili w ogóle praskie, tak? Bazar Rudzickiego, zobacz, tutaj zabytek. Możesz też to nakręcić, bo to też fajne.
A tu już jest, no co, no, nowoczesność. No nie, niestety nie damy rady. No musi to się już nowoczesność. Tak, wypiera. Tak. Tam jest dalej fryzjer, tak? On tam do tej pory pewnie jest. Zawsze jak z dyskoteki wracaliśmy, to tam się chodziło ogolić, żeby zacząć... Żeby jakoś wyglądać. Żeby jakoś wyglądać. No oczywiście czuły to się zmieniało tutaj, nowe spodnie, nowe kurtki i co? No i do pracy. To wracamy na bazar, idziemy z powrotem tak. Do pracy twojej byłej. Jak długo tutaj, Mirek, urzędowałeś na tym bazarze? No nie wiem, około 4-5 lat. Tak, że tak powiem, czynnie. Czynnie. No bo później zaczął się ten alkohol, no jak już był alkohol, to już mi się nie opylało tutaj. Nie opylało tututaj kręcić. No. Ale tutaj takie pierwsze większe pieniądze zarabiałeś? Tak. No to jak żeśmy na giełdę jeździli, czy ten, to już w ogóle to była takie dniówki, że lepiej nie mówić. No ile takiej dniówki w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze zarobiłeś wtedy? No różnie bywało, no kurde, no ja wiem, że tak nie kłamać, no to... No nie wiem, powiedzmy 3-miesięczne, 4-miesięczne wypłaty. Dniówki, tak? Tak? Miałeś tyle, no to piękne ale pieniądze. Ale to już potrafiłem wydawać, także nie przejmuj się. Aha, czyli z łapy do łapy. No, także spoko. Okej, no jeszcze jak widzimy tutaj można kupić trochę rzeczy. O, tam mamy te nowe, nie, tam są no, ja już, toalety no, chyba. To już nie ten. Tutaj są te stare budki, opatrzcie, tutaj tu możesz nagrać tą starą, typowo stara budka taka. A tu jest. Tutaj masz tutaj po lewo też stare. Też. Tu są stare budki. To były takie, tutaj masz też po lewo, zobacz. To są stare, to jest na 100% stare. Tutaj sytuacja w ogóle prawna tego bazaru jest teraz jakaś dziwna, bo to podzielone między miasto, prywatnych właścicieli, nie wiadomo kto, co, jakieś sądy. Zobacz, już pobudowane jest muzeum. No ten teren to chyba deweloperka o to walczy, nie? Bo no tutaj tam, przepiękny teren tutaj, na jakieś osiedle. Dokładnie. Dokładnie, tu już jest, wiesz. Wyjdziemy może w tą stronę. Tu wyjdziemy. Nie widać w ogóle, bo właśnie nie. Widzimy, tutaj były wszędzie były budynki, tak? Wszędzie były budki. Wszędzie były budy. No teraz jest, no to jest rozkopane, ale przejdźmy, bo przejdziemy, gdzie samochody zawsze stawialiśmy. My tam nigdy nie stawialiśmy na tej. Teraz tu parking zrobili, tutaj widzisz jakiś nowoczesny budynek. Tu wszędzie były budy, tutaj, tu była na środku buda, tu były budy po bokach. Tu przejście było, dwa przejścia były, jeden z drugą. Aha. Także... I po środku samochody, tak? Nie, tu same budy. Tu same budy były, tutaj kasety VHS i tak dalej. Tu po środku były budy i po tamtej stronie też były budy. Teraz nam został bokser tutaj tylko. O, tu jest jakieś ciosy. To Mirek, możesz przed walką jeszcze potrenować. Nie, ja przed walką to nie bez sensu. Nie chcę Najmana psychicznie wykańczać. A jak jesteś w ogóle kondycyjnie bardzo i psychicznie dobrze, przygotowany? Nie, przygotowany jestem, tylko nie, żeby miał siłę, kurwa, wyjść ze mną, to... To go rozłożysz, mówisz? I bazar Rzyckiego. I tu jest boczne wejście, tak? Na bazar. To jest od Ząbkowskiej. To jest od Ząbkowskiej. Tutaj był bar. Tutaj zawsze żeśmy do baru zawsze przychodzili. To teraz jest zmienione, ale wiesz... A tu żeśmy zawsze zachodzili. Po prawej stronie boisko. Tam jest szkoła i dlatego to jest szkolne boisko, ale to, żeśmy samochody stawiali. Tam jak się wjechało, tam jest amen w pacierzu, tam się nikt nie zaglądał, nie ten. Tutaj, mówię, tutaj była, tutaj restauracja była taka... No teraz pusty budynek stoi. Ja, to nawet nie wiem, jak to się nazywało, już nie pamiętam już bez tego. Tu było miejscówka do siedzenia, tu był bar. Tutaj nawet jakieś filmy były nakręcane. No mówię, tutaj jeszcze czuć ten klimat takich lat 90. trochę, nie? Na górze mieszkań. No nie będę mówił, no bo bez sensu to nic nie da, że to są podwórka, to można... O, wejdziemy na takie typowe praskie podwórko, zobaczymy jak ono wygląda od środka. Widzimy kapliczka. No praktycznie na każdym jest. Na każdym podwórku taka kapliczka, tak? Praktycznie na każdym. No to jest bazar, to jest kapliczka, wiadomo, to można zobaczyć.
No teraz tutaj połowa okien pozabijana, to pewnie do rozbiórki. Tak? Do rozbiórki pewnie jest, wszystko się szykuje. No mówię, no tu to jest naprzeciwko tej piątki, tak? Naprzeciwko szkoły. Szkoły, tak. Znaczy tam dalej szkoła po prawej stronie jest. A to jest, mówię, tam jak samochodem się wjechało, to już, a my w pacierzu, to już cisza, nikt nie wiedział, że tam stoimy. Aha. To żeśmy wszyscy tam, no tam wszyscy, no i Tadziki, ta, jego bracia, co z jednego spotkaliśmy, to oni tam pilnowali z tego czasu też. No, na pierwszym piętrze była też Melina, no ale, że tak powiem teraz chyba, tutaj jest fryzjer, optyk. Ta ulica latem jest zamknięta, tak? Ta Ząbkowska, tak, bo jest wszystko nowe, no to można zobaczyć. Te kamienice, tą chyba będą remontować, a te tamte są nowe i tam jest zamykane. Tam jest wszystko, że można przejść, można sobie chodzić, przejść do jakiejś restauracji, coś na Ząbkowskiej, czy coś na Ząb. No mówię, no tutaj jest ta... no teraz jest zakryte, to jakiś tam jest ogród Ząbkowska. Idziemy jeszcze w stronę, dalej. Brzeskiej, tak? Idziemy w stronę Brzeskiej, tam jest teraz policja, tak? Ale opowiadałeś, tam doszło do pewnego zdarzenia, tak? A to Hiszpan tutaj w zupę wpadł wtedy. Został zastrzelony, tak? Tak, zastrzelony właśnie, ale teraz jest policja, teraz nie jest bar Ząbkowski, tylko policja. Tutaj mieszkał Andrzej Krysz, też pod trzynastką, chyba trzynastka też chyba tutaj. Znaczy, to nie ma numeru, ale pewnie trzynastka, to tak mi się wydaje, bo... Tu mamy jedenastkę, tak, to, no, pewnie, to trzynastka. Tutaj trzynastka. No, ja tak, jest trzynastka. No ja nie muszę, trzynastka, widzisz, nawet proszę bardzo, jest trzynastka napisane tam nad znakiem, to jest trzynastka, czyli Andrzej Prysz tak zwany. A chyba na pierwszym piętrze tam na górze, ale to już do lata, to mówię, to jest nostalgia, to jest historia. Tu nowoczesny budynek, buty, znaczy nie buty, tylko spodnie też można, garnitur kupić, chyba Wistula bodajże. No teraz tam jest policja, tam kiedyś był bardzo dobry kurczak z tego czasu. No cóż, no teraz to pozmieniało się, no to jest wszystko... Tutaj kręciło się takie życie towarzyskie Pragi wtedy? No jak to ktoś nie znał Ząbkowskiej, Brzeskiej i chciał tędy przejść, to już goły w ryj wychodził, no z reguły. Goły, zawsze... To nawet policja nie przyjeżdżała, bo gdzieś dachówki z dachu gdzieś tam leciały. No tak, jest takie powiedzenie, praski nie warszawski. No, praski skąd ono się wzięło? No i z Zawisły, tak? Że Praga żyła swoim życiem. Tak, Praga żyła swoim życiem. Oj, nie wiem, czy to nie Ela stoi, ale jak Ela, to też taka kobieta. Teraz zobaczymy. No chyba za młoda też, także może nie ona. Tutaj się wchodziło w tą bramę w 20, to tam na setki sprzedawali. Czyli tam można było setę wypić, a we dwóch to dwie sety i dwie kanapki. Nie, to nie ona, myślałem, że ona stoi. Także to tak to wygląda. No ta ulica z Brzeska, tak? Z Brzeska. I... Tak, no i jesteśmy naokoło, jesteśmy znowu w bazarze. Znowu w bazarze, także... No ta ulica też typowo klimat właśnie tych starych czasów. Tak, to właśnie na budynki... bramie, co były napisy, to było tutaj pod 15 bodajże chyba. Już nie będę tak, bo to chyba był napis. No tutaj, to tak jak wracamy, co mówiłem. Tak, to, dookoła, zrobiliśmy kółko. Zrobiliśmy wokół. Kółko, no ale to widzisz, to już jest nowoczesny budynek, także tak to wygląda. Zaczynając od Cyrela i Metodego, która kancia bazarowa była tutaj. No i tak jak mówię, no to już to resztę już wszystko wiecie praktycznie. Możemy przejść Brzeską, ale to nic nie da, chociaż zobaczymy. Przejdziemy, może spotkamy jeszcze kogoś spotkamy z twoich starych czasów, bo tutaj nam koledzy, którzy są z nami, podpowiadali, wiesz, jak szliśmy przez bazar, to wszyscy mówią, o misiek, no, poznają cię ludzie. No pamiętają jeszcze po prostu, wiesz. Pamiętają, no Brzeską możemy przejść, to wejdziemy jakieś tam w trzecią bramę, powiedzmy, zobaczymy tam, jak to wygląda jak to od wygląda, środka. Tak, jak to wygląda od środka, bo tu nie każdy w ogóle to rozumie. Tu widzę maszyny chyba jakieś... Open, tak, open, otwarte. To pewnie maszyny, tak. To pewnie no maszyny. Wtedy za waszych czasów ręczne nie, maszyny nie były. Nie było. Tutaj był kibel, ten to jest murowany, to jest kibel, to się przychodziło z całego bazaru, przychodzili sikać. A po lewo były tam kury, nie kury, można było kupić kiełbaski jakieś tam lepsze, także ten. Okej, idziemy dalej ulicą Brzeską. Idziemy dalej, zobaczymy co tego. Co prowadzi. Ja. Tutaj akurat nie, bo to już jest zniszczone, ale ten. Co prowadzi, dobra, idziemy sobie spoko. Idziemy, 14. Tu jest szpital, też praski, wiesz, można... Taki, to inny, wiesz.
No, te podwórka tak. Już pozamykane teraz. Zamykane, ale tam, tam dalej jest lokal otwarty, konspiracyjny. Dalej otwarte. Sprejami na ścianie, to już masz 17, za chwilę będzie 15. I tam był napis Rozwatos Lokos. A, czyli... To Tobot mieszka. A. No i to wejdziemy w bramę. Tak, i wejdziemy w trzecie podwórko. Trzecie podwórko. 15-17. Mamy 15-17. Dobra, jest tu kurde brama zrobiona. Brama zrobiona, zobaczymy. Tu nie wejdziemy chyba, nie, tu nie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, żabka. I tu wchodzimy, z sprejami na ścianie. Tu była wódeczka, tam gdzie te, tutaj spożywczy. No wszystko pozamykane tak, teraz, zobaczcie, pootwierały po żabki po drugiej stronie. No, Zlatus Lokos nie ma, nie ma. Idziemy, chodźcie. Idziemy, 13, ulica Brzeska. A, Cynna tutaj, Cynna Brzeska. Słynna Brzeska. No, no, no i mamy kolejne staropraskie podwórko. Tak, ale to jest cztur. Poczekajcie, bo to jest przejściówka. To będzie drugie i trzecie dopiero. Tak jak w tych filmach z lat 90. Tak, wszystko tak. Pokazane. O, trzecie już widzę. A i widzimy kapliczkę, tak? Kapliczka ponownie, jest, proszę ponownie bardzo. Ponownie kapliczka. To jest taka moda tutaj? Skąd tak, to się wzięło? Tak. No taka moda już od wojny, wiesz. Od wojny. Teraz jest trzecie, ale trzecie już jest rozwalone. To już nikt nie mieszka. Widzicie ile przejście? Widzicie ile podwórek? Jak do Pałacu Mostowskich. I tutaj się wjeżdżało, tutaj nieraz opony rozpierdzielone. O, widzicie, tutaj jest, proszę bardzo, góra, elegancko, a tam już rozwalone. I tutaj mamy z tamtej strony bazar, tak? Tak. A i tu już rozwalone. Czyli tutaj była kolejne tak. Mieszkania, tak? Były no, kolejna kamienica. Już rozwalone jest. Ale namiot za to mamy. Namiot jest. Namiot jest i przejście jest na Targową. Także tak to wygląda. Tutaj nawet bramka narysowana jeszcze na, tak na murze. No ten budynek częściowo zamieszkany, bo tutaj na dole szyby powybijane. W niektórych oknach plastiki. Ale też powybijane. A tu co jest, Mirek? Gdzie ten taki wysoki płot? A to już jest płot? Targowej, wiesz? Od Targowej się wchodzi. No dobra, idziemy chyba. Dobra, idziemy dalej, wracamy do ulicy Brzeskiej. Wtedy jedenastka jest. To pod jedenastką było napisane na tych bramach. A. Jedna. No to już lata, to też i miałem prawo zapomnieć. No widzisz, to wszędzie powybijane okna. Tak, no są częściowo zamieszkane te kamienice, częściowo widać, że tak pusta. Tak to wyglądało. No przede wszystkim chodziło nam o te przejściowe, że wchodził w tą bramę i on już na Targowej był. I tu mogłeś go czekać na niego, nie wiadomo ile. Także wiesz. To czyli w 11 było ten. Mirek, co poza markami samochodów tu się zmieniło nic. od lat 90. Nic. Tak jak wyglądało, tak wyglądało. I chyba okna plastikowe, tylko okna, nic poza tym, nie? To okna ktoś powymieniał, bo tak nic. Tu dalej jest, widzisz, tu stawiasz samochód i tu nikogo nie interesuje. Widzisz, to jakieś WMA blachy, też stoi, nie wiadomo ile to jest nowy chyba. Także tutaj postawione jest już wszystko na stare dzieje. Na stare dzieje, także tak to wygląda. No i tu jeszcze możemy przejść. Wejdziemy jeszcze do jedenastki, tak, bo to tutaj jest słynny nasz przyjaciel, mieszkał swego czasu za młodu. Tam był, gdzie te pustaki, to był taki rybny bar, piwo, nie piwo, no teraz już zamknięte. Ale tak właśnie wyglądało. I tutaj... Tu mamy jedenastkę. Tak, tylko poczekajmy, że jeszcze tu mamy jedenastkę, ale nie będzie już widać. Nie będzie już widać. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy jest graffiti jeszcze. Nie widać. Ale tu jest właśnie ta słynna brama. Ja tu potrafiłem z tubą wjeżdżać, kurde, bez tego. I zmieściłeś się? Tak, ale to już było, wiesz, to już... No to widzisz, to już wszystko... Tak, już dechami okna pozabijane, ale znowu kapliczka w podwórku. No. Także tak to wygląda.
no, czuć ten klimat tych, tych wiesz, starych lat. No. I znowu przejściowa, o tam do no, temu, następnej. To wod tak mieszka. Dobra, to chodzi o to, żeby ten nie pokazywać. Tak. Nie pokazywać twarzy. Nie będziemy twarzy pokazywać, spokojnie. To stare klimaty tam, kurwa. Stare klimaty. Idziemy tam, jeszcze pokażę, gdzie to wod kiedyś mieszkał. Widzisz, tutaj samo to, zobacz, te przejścia tych bram, kurwa, to, czy to zwykły człowiek jak przyjdzie, to no, się zagubi. Zagubić się idzie, jak? Tak. Jak wiesz, jeszcze z jednej bramy w drugą gdzieś się przeskoczyło, no to, no, to a faktycznie. A tu jeszcze strychami też możesz przelecieć, daj mi na podwórko. Na samej górze strychami, zobacz, możesz wszędzie wylecieć gdzie indziej. Mhm. Tutaj przez płotek se skaczesz i jesteś na Targowej. Mamy kolejne. Tak to wygląda. Kolejne podwórko. Tu na pierwszym piętrze mieszkał koleżka mój. Mhm. Mirek, gdzie ty wtedy mieszkałeś? Gdzie masz, o, tutaj. No, robię takie, dzień dobry. Ale takie robię, mamy rodowitego mieszkańca, tak? Reportaż, tutaj. Reportaż robię o starej Pradze, takie na wspomnienia. No to zostawię już nie dużo razy. No, właśnie mówię. Tadzika spotkałem. Leszka, no. No, Leszka, tak. Żeby to fajnie. Breża, nie? No, teraz to jest to, żeby fotel. No tak, znaczy widzę. No właśnie. To tak? To jest... Tak, tak. Fronty tylko do rewitalizacji, a to wszystko do wyburzenia. No bo to będą nowe budynki. Nowe stawiasz, budynki, no. Tak. Jak długo tutaj pan mieszka? O. Ja? Do urodzenia. Nie, 6 lat jak się sprowadził, bo dano się spalił, no to 58 lat. To mam 64 na grzbiecie. Jestem rodziniaczek. No, nowa generacja. Jak Mirek, jak Mirek również. No, także ten, także widzisz, tam pozdrów kobitkę, wiesz. No dobra, no dziękuję, no, no wszystko dobre, no, tak. Trzymajcie się. No, wszystkiego dobrego życzymy. Idziemy. Powodzenia. No, dziękujemy. Dawaj. To co, no to tak, to co, wracamy do Brzeskiej i tutaj kończymy, co, kończymy tak. Naszą relację z Warszawy. Z mieszkańca, że tak powiem, rdzennego. Ze wszystkiego. Ze starej Pragi. Dokładnie, ze starej Pragi, tak. No właśnie. Nie jedną parę butów zostawił, dokładnie, na bazarze. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za to, że byliście. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy takie podróże Wam częściej robili. Jeżeli tak, no to będziemy następne miejsca odwiedzać. Coś można wymyśleć. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.